Nazywam się Jacek Winkler, jestem wykładowcą akademickim. Laboratorium kryminalistyczne to miejsce, gdzie studenci, przede wszystkim ci, którzy wybrali specjalizację kryminalistyczną, nie robią nic innego, jak przepływają teorię na praktykę. Czyli jest to miejsce, gdzie ujawniamy i zabezpieczamy różnego rodzaju ślady kryminalistyczne. Ślady kryminalistyczne, które bezpośrednio identyfikują człowieka, ślady kryminalistyczne, które pośrednio identyfikują, czyli ślady daktyloskopijne, chiroskopijne, kajloskopijne, podoskopijne, ale również ślady mechanoskopijne, ślady traseologiczne i ślady biologiczne. Laboratoria kryminalistyczne zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni są doskonale wyposażone w materiały techniki kryminalistycznej. Dysponujemy aż 9 specjalistycznymi walizkami kryminalistycznymi, śledczymi walizkami. Dzięki temu zajęcia dydaktyczne mogą odbywać się nie tylko w laboratoriach kryminalistycznych, czyli tutaj w tych pomieszczeniach, ale również w terenie otwartym. Członkowie koła naukowego rozszerzają swoją wiedzę kryminalistyczną. Doskonale już znają sposoby ujawniania i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych, ale częściowo je identyfikują, tak? Czyli częściowo wykonują ekspertyzy kryminalistyczne, czyli są to najlepsi z najlepszych, czego dowodem jest czwarte miejsce, które nasze koło zajęło w ogólnopolskim konkursie kryminalistycznych kół naukowych. Zapraszam Państwa do studiowania na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Mam nadzieję, do zobaczenia.